Halo, halo, cześć, dzień dobry, siemanko, z tej strony Nexion, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, mamy Andrzejki. Dobra, dobra, wystarczy. Ale oprócz zabawy oczywiście za tym idą wróżby. I dwa lata temu przy okazji FIFA 17 wykonałem wróżony draft. I draft ten przyjął się naprawdę, naprawdę rewelacyjnie, bo osiągnął ponad 400 tysięcy wyświetleń i 13 tysięcy łapek w górę. Zatem stwierdziłem, że warto może by spróbować zrobić jego drugą wersję, tylko że oczywiście lepszą. Tak więc mam tutaj przygotowane kilka wróżb. Na sam początek weźmiemy sobie przebijanie serca pineską i tak jak to w oryginalnej wersji. Oczywiście z tyłu na odwrocie są napisane imiona mężczyzn, które mają sugerować przyszłe imię partnera czy też męża. No to tak tutaj mamy oczywiście numery od 1 do 5, no ze względu na draft. No i najzwyczajniej w świecie przebijam pineską, odwracamy na drugą stronę, patrzymy, przebijemy jedyneczkę, wybieramy jedyneczkę. Proste. Druga wróżba to, jak sami zresztą widzicie, tajemnicze losowanie, w którym wyciągamy jedną z takich piłeczek. No i oczywiście w jednej z tych piłeczek mamy również wskazówkę, którego piłkarza mamy wybrać. I do tego dojdzie jeszcze trzecia wróżba, ale jaka? Na to musicie jeszcze chwilkę poczekać. Troszeczkę się tutaj napracowałem, więc mam nadzieję, że się wam to spodoba i że zostawicie tutaj kciuka w górę, jeżeli ten odcinek i sam pomysł również się wam podoba. I teraz jeszcze na samym początku, moi drodzy, przypominam, że Ekipa Fantazy wystartowała ze swoim oficjalnym kanałem Ekipa Fantazy i już w ten piątek pierwszy oficjalny materiał i zapowiedź piątego streama charytatywnego, więc zapraszam bardzo serdecznie, link oczywiście znajdziecie w opisie. No zostawcie suba, bądźcie jednymi z pierwszych subskrybentów na oficjalnym kanale Ekipy Fantazy. Link oczywiście w opisie i w karcie końcowej. Ale dobrze, zostawmy już te ogłoszenia na koniec. Znajdziecie i tak nikt z was tego nie słuchał, bo znajdzie się jakiś agent, który napisze 1.15 skończył i tyle będzie z mojego wywodu. A to są całkiem ważne informacje. I to mnie irytuje w sumie, że tego nie słuchacie. No ale mniejsza z tym. Przejdźmy do drafta i do pierwszych wróżb. Tak więc uwaga, uwaga, żeby nie było, tutaj są oczywiście z tej strony, tak to wygląda, z tej strony są oczywiście cyferki, więc wy będziecie widzieć wręcz idealnie, co ja przebijam. Ja tutaj już odpalam tryb food draft, odpalam się mi formację, zasłonię sobie kamerkę też tutaj, żeby nie było. I uwaga, ja w tym momencie nic nie widzę, przebijam, tylko żebym sobie też palca nie trafił. Raz, dwa, trzy. I okej, mamy pierwsze przebicie. I co to będzie za numer? Wy to zaraz zobaczycie. Co tu się przebiło? O, super, jestem na tyle geniuszem, że trafiłem centralnie w puste pole. Ale dobrze, wydaje mi się, że to też jest jakiś znak, że to też jest jakaś wróżba, skoro trafiliśmy z tej całej planszy, która jak widzicie jest naprawdę, naprawdę zapełniona tymi cyferkami, pomijając fakt oczywiście tych dużych, jedynki, dwójki, trójki, czwórki i piątki, no to mamy tutaj wszędzie, całość jest zapełniona, no to wydaje mi się, że to jest jakiś znak, jakiś symbol. Czyli po prostu formację wybiorę sobie sam. I formacja, którą dzisiaj zagramy, to będzie 4-1-2-1-2 szeroko. Tak więc zatwierdźmy tę formację i teraz przejdźmy sobie do wyboru kapitana. Tak więc wyciągam tutaj to, co było wcześniej. I uwaga, przebijam po raz kolejny. Raz, dwa, trzy. I co teraz? Czy ja coś teraz trafiłem? Czy trafiłem jakiś numerek? Odwracam. Puste pole, jasna cholera. No ale dobrze, skoro tak, to niech będzie. Na kapitana wybiorę nam Fabinho 85, to jest kozacki zawodnik, którego sam mam w swoim składzie, więc naprawdę będzie się tutaj nam zgrywał. I pójdziemy sobie właśnie tym draftem w kierunku Premier League. Zobaczymy, jak to wszystko się nam dalej ułoży. Ale wydaje mi się, że chyba muszę te całe serce jeszcze bardziej zapełnić, więc dajcie mi sekundę. No dobra, coś tam zapełniłem, ale znając się tak czy siak, jakimś cudem uda mi się trafić w puste pole. Mimo faktu, że teraz tutaj dorobiłem tyle numerków, że to jest absolutnie jakaś masakra. No ale, no dobrze, pójdźmy za losem, pójdźmy za wróżbą i wybierzmy nam środkowego pomocnika ofensywnego. I uwaga, i błagam, niech teraz to coś będzie, niech tu będzie trafiony jakiś numerek. I możemy to jak najbardziej podłapać. Tutaj jest tak troszeczkę obok, tak troszeczkę obok. No nie będzie, ja to wezmę za tę dużą dwójkę. Jest najbliżej tej dużej dwójki, więc weźmiemy sobie tutaj Delego Alego, proszę, więc będzie nam nawet pasował do składu. Okej, lećmy zatem dalej. Wybierzmy sobie napastnika, raz, dwa, trzy. Przebiłem po raz kolejny i co teraz przebiłem? Odwracam i to jest, moi drodzy, nareszcie piękne trafienie. Trafiliśmy w sam rand tutaj jedyneczki. Nie wiem, czy to zobaczycie. Tu zobaczycie spokojnie. Jest jedyneczka trafiona. Jakżeby inaczej jest. Tak więc mamy jedynkę i to jest 100 łani. Trafia do naszego składu. Dobrze, zatem kolejny numer. Raz, dwa, trzy. Przebity bardzo mocno i są naprawdę bardzo dobre karty. I co teraz tutaj mamy? Co teraz tutaj mamy? A to jest... O proszę, i to jest, moi drodzy,
No to się rozdarło tak, że tutaj mamy jakby dwie trójki. Pomiędzy jedną trójką a drugą trójką i troszeczkę to się rozdarcie wbiło też na tę większą. Więc weźmiemy sobie tak czy siak numer trzeci, czyli oczywiście Teodorczyk. Zastanawiam się, czy problemu by nie rozwiązało to, jeżeli bym przebijał to czymś większym, aniżeli pineską. Uwaga, uwaga, bo scyzoryk wleciał na rejon. Jak sobie przebiję rękę, to zostawcie chociaż kciuka w górę i subskrypcję na kanale na pocieszenie. Czas na lewego pomocnika i uwaga, raz, dwa, trzy. A, przebicie. Jezus Maria, tu trzeba włożyć troszeczkę więcej siły. No ale jest przebicie ewidentnie. Tutaj jest przebicie i w co ja też trafiłem? O! Ej, moi drodzy, i to się sprawdziło ewidentnie. Bo gdybym po prostu zostawił to tak, jak wcześniej była pineska, to znowu bym trafił w puste pole, a tak to naciąłem tutaj fragment tej trójeczki, tak więc jest to jak najbardziej numer 3 i to jest Akuna na lewą pomoc. Muszę tutaj naprawdę uważać na swoje palce, ale czas na prawego pomocnika i teraz prawy pomocnik i uwaga, przebijam mocno, jest wbity jak jasna cholera. Wy widzicie już, czy coś trafiłem, czy jednak się udało mi trafić w jakieś puste pole. Zaraz zobaczymy i uwaga, co to jest, no to jest znowu 3, znowu trójeczka. Jak w mordę strzelił, sami popatrzcie, trójka jak nic. No nie dało się tego lepiej trafić, idealnie trójeczka, coś nas do tych trójek dzisiaj ciągnie. Tak więc, no w sumie N3J, wszystko się zgadza. Wybierzmy teraz bramkarza i uwaga, bramkarz wybrany. Mocno się wbiłem, mamy naprawdę ciekawe karty, jest jedna karta z Ligi Mistrzów. Wy już tutaj widzicie, czy ja coś rozciąłem? Oj, rozciąłem! Rozciąłem zdecydowanie, to jest jedynka, to jest rozcięta zdecydowanie jedyneczka, jak widzicie tutaj przechodzi nóż, to jest jedynka. O tutaj, o. Czas więc na lewego obrońcę, lewy obrońca, raz, dwa, trzy, nie szedłem jeszcze w tym kierunku. Przebijmy się mocno i co teraz, uwaga, w ogóle to są srebrne karty, ale to jest piątka, trafiliśmy w dużą, gigantyczną piąteczkę, zatem moi drodzy jestem bardzo zadowolony, jak widzicie jest cięcie, które nawet teoretycznie zahacza troszeczkę o dwójkę, ale bardziej bym poszedł tutaj w kierunku tej dużej piąteczki, jak widzicie to jest tu, tutaj jest to cięcie i to jest jak dla mnie zdecydowanie duża piąteczka. Tak więc to jest Beasley, czyli zawodnik Stanów Zjednoczonych. Dobrze, czas na środkowego obrońcę i teraz raz, dwa, trzy. Przebijamy się! I okej, co teraz mamy? Co to jest? Ulala, no to jest idealne trafienie, dwa jak nic i to jest Bender. Coś dzisiaj ze mną nie chcą te karty pamięci i baterie współpracować, najmocniej was przepraszam, ale dobrze moi drodzy, jeżeli chodzi o nasze piękne serce, zostały nam dwa wybory do końca, tak więc uwaga, raz, dwa, trzy, ostatni środkowy obrońca, jeżeli chodzi o wyjściowy skład i pójdźmy w środek, jak środek, to środek, przez chwilę się obstrałem, że sobie przebiję palca, ale czy ja coś przebiłem? Jedynka, centralnie w samym środku przepięknie przebiliśmy tutaj jedyneczkę, jak sami widzicie jest trafienie bezpośrednie można powiedzieć, a jedynka to jest Bartra. Mark Bartra trafia do naszego składu, no szczerze mówiąc ten skład jakoś nie wygląda przebojowo. Tak jakoś mogło być tutaj lepiej, jeżeli chodzi o te karty specjalne. No ale niech będzie, tak więc moi drodzy, uwaga, prawy obrońca, ostatnia karta wybrana za pomocą naszego serca i przebijmy teraz się tu. Tu się wbijamy i uwaga, co to jest? Wy już widzicie, co to jest. Ja widzę, że są znowu beznadziejne karty i to jest, moi drodzy, trójka. Trafiliśmy tę dużą trójkę i z tego co widzę, to jeżeli chodzi o te nasze numery, te takie gigantyczne, to trafiliśmy we wszystkie oprócz czwóreczki. Czwóreczka została samotna tutaj w tym narożniku, w nią jeszcze nie wycelowałem, ale tutaj jak widzicie, to jest bezapelacyjnie trójka i to jest Serge Aurier, który pasuje nam do Premier League jak najbardziej. Problem jest taki, że jakoś średnio się nam udało go połączyć z Fabinho czy Dele Alim, no ale okej, moi drodzy. Na razie dziękujemy sercu bardzo serdecznie, mam nadzieję, że się wam podobało, moim zdaniem jest to naprawdę fajna opcja i nie wiem, czy jeszcze kiedyś tego nie wykorzystam. Wygląda to naprawdę fajnie i jest to zrobione też naprawdę, naprawdę dobrze, tak więc serdecznie poproszę o kciuka w górę, a teraz przechodzimy do losowania ławki. Jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych, tutaj powinno być nieco łatwiej, bo tutaj najzwyczajniej w świecie losujemy piłeczki. Jak widzicie jest 5 piłeczek i w środku jest schowana karteczka z określonym numerem. Wyciągnąłem tę piłeczkę, otwórzmy, uwaga, losowanie jak w Lidze Mistrzów.
otwarte i mamy w środku karteczkę. Wyciągamy karteczkę, którą oczywiście zaraz schowamy z powrotem do środka, ale w środku mamy numer jeden. Numer jeden, tak więc jest to Diego Lopez. Zapraszamy bardzo serdecznie do naszego składu. Czas na kolejny numerek i teraz ten kolejny numer to będzie, losuję, tutaj dym się sypie i uwaga, to jest kolejna piłeczka. Mamy informa De Marcosa. Uwaga, jest pyk, jest otwarcie i kolejna piłeczka i co teraz będzie? Co to jest za numer? Teraz to jest czwóreczka, moi drodzy. Jak w mordę strzelił, czwóreczka trafia do naszego składu. Co za tym idzie, jest to Hector Bellerin. Premier League. Czyli już jakoś mamy szansę to połączyć ze sobą. Czas na kolejnego zawodnika. Dymi się tutaj mocno i z tego dymu wydobywamy kolejną. O Jezus Maria, jest ikona! Jest ikona, błagam o trójkę! Błagam o trójkę! I teraz musi być tutaj ikona. Musi być ikona, nie ma innej opcji. Musi być numer 3, numer 3. Nie, to jest numer 1. Otamendi, tak więc ikona niestety nas mija. Wybieramy jedyneczkę. Otamendyjczyk trafia do naszego składu. O Boże. Kolejna karta, wydobywamy kolejną piłeczkę z dymu, jest pokręcone bardzo mocno. Mam piłeczkę i uwaga, co teraz będzie w środku? Otwarcie. I w środku mamy... Oj, rozdarłem kartkę, ale to się chyba nic nie stanie, tak czy siak. Dwa, numerek dwa, Sigurdsson, Premier League. Ewidentnie nam tutaj wróży na Premier League, bardzo dobrze, cieszy mnie to bardzo. Sigurdsson, zapraszamy do składu. Kolejna karta i teraz kolejna piłeczka. Uwaga, raz, dwa, trzy, mamy tym razem Eriksena w informie. Przydałaby się trójeczka, czy to będzie numer trzy, czy to będzie numer trzeci? Nie. To jest piąteczka, czyli Ramsey, ale to jest tak czy siak Premier League. O co tu chodzi? What the fuck? Pięknie zadymiona misa i teraz kolejna piłka wybrana. Mamy Çalhanoğlu w wersji halloweenowej. I teraz co będzie w środku? Przepięknie się otworzyło swoją drogą. Jaka karteczka jest w środku? No to jest, moi drodzy, po raz kolejny jedynka. Tak więc jedynka to jest Lopez. Mamy napastnika, bardziej by mi tu pasował Rashford. No ale jedyneczka to jedyneczka. Czas na ostatni wybór i teraz co będzie? Podrzucamy troszeczkę ten dym, wybieramy ostatnią piłeczkę. I teraz są naprawdę kozackie karty. Alexis Sanchez, Nemanja Matić, Cuadrado, Alexandro, Tonvin. I teraz uwaga, jaka teraz będzie tutaj cyferka? To jest numer 3! Czy tak? Nie wiem w sumie jak ma być, ale to jest, jakby nie patrzeć, to jest trójka i to jest Alexis Sanchez. Zatem to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze wróżenie, tym razem za pomocą losowania z piłeczek. Czas na ostatnią wróżbę. I czas na ostatnią wróżbę, tak jak mówiłem. Moi drodzy, 5 wyborów, jeżeli chodzi o rezerwy i mamy 5 słomek. Różowe słomki, a na każdej z końców tych słomek mamy zatknięte karteczki z oczywiście cyferką. I teraz, te oto słomeczki wstawiam sobie tutaj do kubeczka, żeby po prostu nawet nie widzieć tych końcówek. Losuję słomeczkę, wyciągam słomkę i po prostu na samym końcu mam numer, który muszę wybrać. Tak więc teraz testowo, uwaga, testowo. Raz, dwa, trzy, wybieramy pierwszą kartę. Ja sobie wyciągnę, o, wypadła mi jakaś. Uwaga, żeby nie było, to jest tu. I tutaj mi spadła jakaś na ziemię. W związku z czym wybieram tę, która mi spadła na ziemię. Wydmuchnąłem karteczkę. I teraz co mamy w środku? A w środku jest numer 5. To jest piąteczka. Co za tym idzie, ta słomka oczywiście już nam idzie w odstawkę. A piątka to jest Hernandez, lewy obrońca z Atletico Madryt. Czas więc na kolejny wybór. Pościągnę sobie tutaj którąś słomeczkę. Raz, dwa, trzy. Mam słomkę. Wydmuchujemy numerek. Jest Polak Rodak i uwaga. Mam numerek. Cyk. I co to będzie teraz za numerek? Co tutaj będziemy mieli? To jest czwórka, moi drodzy. Tak więc niestety omija nas szerokim łukiem Robert Lewandowski, a było tak blisko, a zarazem tak daleko. Wybieramy sobie Nacho Monreala i zostały nam już tylko i wyłącznie trzy wybory. Wybieramy sobie którąś ze słomek. Raz, dwa, trzy. Mamy słomkę. Tę słomkę wydmuchuję. Mam karteczkę.
I teraz, co jest w środku? W środku jest numerek 2. A numer drugi to jest Luke Shaw. Lewy obrońca, tak więc mamy naprawdę, naprawdę konkretną obronę się nam tutaj zrobiła. Jeżeli chodzi o całe Premier League, to ten skład się tutaj naprawdę, naprawdę nam uzupełnił, można powiedzieć. Czas na ostatnie dwa wybory i uwaga, raz, dwa, trzy. Tutaj sobie już teraz po prostu wybiorę tę słomeczkę, tak jest. Została nam tutaj tylko i wyłącznie jedna. I teraz, raz, dwa, trzy. Mam wydmuchany numerek. I teraz co jest w środku? W środku jest numer 3. To jest trójeczka. Nie ma innej opcji. Alex Telles, zawodnik, który raczej jak już się pojawi, to ewentualnie z ławki rezerwowych. I czas na ostatni wybór, no to tutaj mi została już ta jedyna słomeczka, tak więc uwaga. No i tu już chyba też wiemy, jaki to będzie numerek. Ale żeby podtrzymać tradycję losowania, oczywiście, to jest jedynka. Mamy jedyneczkę. Tak więc naszą ostatnią kartą jest Diogo Jota z Wolverhamptonu, czyli też Premier League. Jakby nie patrzeć, mamy mimo wszystko tutaj Premier League, więc mamy naprawdę sporo zawodników z Premier League. Szkoda tylko, że nie na swoich pozycjach, niekoniecznie. No i na dobrą sprawę jedyną kartą specjalną jest tutaj nasz bramkarz Pawlenka. Co też mnie jakoś specjalnie nie cieszy. Czas jeszcze wywróżyć na menedżera i teraz, moi drodzy, zastosuję sobie serce, bo ono mi się najbardziej podobało. Przebiłem je nożyczkami i teraz uwaga, czy coś ja tutaj trafiłem? Trafiłem, to jest dwójka. Moi drodzy, tutaj oto, o, tutaj w tym miejscu jest końcówka zatknięta. To jest ewidentnie przebita dwójka. Tak więc do naszego składu trafia Clever Lipe, menedżer z Brazylii. I nasz draft to jest draft 159. Sanchez, Fabinho i Otamendi, ewidentnie Premier League. No i czas, moi drodzy, teraz jakoś ten skład ustalić i zagrać. Przydałoby się zrobić jeszcze wróżbę, czy wygram tego drafta, czy nie wygram. Tak więc mam teraz w kubku przygotowane dwie karteczki. Tak jak mówiłem, wróżba, czy wygram drafta, czy nie wygram. Czas więc wylosować. Mamy karteczkę, proszę bardzo, i czas ją otworzyć. Naprawdę? Nawet tutaj to musiało? Ja poproszę o zostawienie takiego komentarza. Nexion Team to mój klub, druga runda. Aż po grób. No i tak ostatecznie wygląda ten skład i skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem zadowolony. 80 z grania, 82 oceny ogólnej. W trakcie meczu Marlos zamieni się tutaj pozycjami. Sam teraz nawet nie wiem z kim. No co mam grać? A Boże, chyba tak będę musiał grać. Będę musiał grać Dele Alim na skrzydle. Tutaj sobie wejdzie Alexis Sanchez, Marlos. No i na bramkę oczywiście wejdzie sobie Pawlenka. No i tak to będzie wyglądać. No niestety. No skład roku to nie jest. Ale zwykło się mówić, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana i nie zostaje ojcem, tak więc czas rozegrać ten mecz. Zagramy sobie w strojach ognistych, one mi się podobają i one myślę, że pasują też tutaj klimatem do tego całego drafta. I zobaczmy, jak bardzo wleci w nas przeciwnik, bo wstawia na pewno Ronaldo, jakąś ikonę, no oczywiście, że tak. Mamy Neymara, Salaha, ikonę, Verratti, Fred, Rabiot. No moi drodzy, nie ma chyba pozycji w tym składzie, na której byśmy mieli lepszego zawodnika. Mówię całkowicie poważnie. Właśnie sobie uświadomiłem, że jestem debilem, bo mogłem z powodzeniem dać sobie Jotę po prostu na skrzydło, ale że dałem go na bramkę, no to tego już nie zrobię niestety. A nie, czekajcie! Udało się! Udało się! Mam Jotę na skrzydle jakimś cudem. Znaczy Jotę mam teraz w składzie, tak więc Jota. Tutaj będzie Marlos. No dobra, jest nadzieja. Jest nadzieja. Grajmy ten mecz, tylko tak czy siak trzeba wybić bardzo, bardzo szybko piłkę na out. Mam nadzieję, że my zaczynamy. Proszę o to, żebyśmy my zaczynali. Nie, szlak. No to łatwo nie będzie, bo on nam może od razu strzelić bramkę. Faul, 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 faulować. 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 Nie! Dobrze! Wybronił! I wybić tę piłkę na out! W cholerę, dobrze! Mamy wprowadzone zmiany, mamy już bramkarza, więc teraz trzeba... Niewiele nam dał ten bramkarz. Bardzo niewiele. Niestety. Marcos Alonso. No tak jak mówię, Marcos Alonso akurat jest takim zawodnikiem, że on z powodzeniem może grać i na ataku, i w obronie. I teraz Marlos. To jest też szansa na bramkę dla nas! Poprzeczka! Nie, nie wierzę! Dlaczego w poprzeczkę z takiej sytuacji, w takiej sytuacji, w takim momencie? Alexis Sanchez, Alexis Sanchez, strzał, ale prosto w bramkarza przeciwnika. Przeciwnik nas napiera tak, że to jest no Jezus Maria, serio, drugi rzut rożny i bramka, naprawdę mamy tracić bramki w taki sposób i Marcos Alonso nam strzeli hat-tricka głową? Nie mamy kim grać, niestety, w porównaniu do przeciwnika, no to nasz skład wygląda... No...
kpina jakaś, po prostu. Niestety, jakość zawodników robi swoje. Naprawdę? Pech, po prostu pech. Już widziałem piłkę w siatce, ale bramkarzowi podobno. No dokładnie, słyszycie go? Pech. Po prostu pech. Alexis Sanchez do Dele Alego. Dele Ali z powrotem do Sancheza i Sanchez może w końcu... No, z pierwszej kopnij tę piłkę, po co oni ją przyjmują? Ile ja mam razy tapnąć te kółko? No, Marlos, O'Connor, oczywiście, że nie. Marlos, teraz, to jest szansa na bramkę, tylko do kogo my tutaj mamy ewentualnie dograć? Czy ktokolwiek się tam pojawi? Dele Alli przewracany, ale sędzia twierdzi, że nie było faulu. W sumie sam nie wiem, czy był, ale ja bym wolał, żeby był. Chociaż znając życie, tak czy siak z karnego byśmy trafili też w pręta, więc... Jezus Maria, chyba najgorszy gol, jaki mogliśmy strzelić, serio. Ja nawet nie wiedziałem, że to leci do bramki, ale bramka jest. Należała się, ale jakiej jakości to jest bramka, to chyba tylko i wyłącznie pokazuje, jakiej jakości jest również ten mecz. Nie chcę narzekać, bo oglądanie samego narzekania jest nudne, ale... Ale mam nieodparte wrażenie, że mam na co narzekać. Aha, przeciwnik się obsrał, wprowadził Messiego. No to rewela... O!